Cześć Anita, co dobrego dzisiaj robisz? Cześć, pierogi z truskawkami. Z truskawkami? Wolałbym z mięsem i cebulką. No coś ty żartujesz. Pierogi z truskawkami są smaczniejsze, zdrowsze. W ogóle to byś mógł poznać trochę jakieś inne kuchnie, na przykład kuchnię wegańską. Nie wiem, czy wiesz, ale w niedzielę w Pełna Micha odbywa się festiwal Green Flow, który właśnie będzie poświęcony kuchni wegańskiej i będą tam warsztaty wegańskie. To byś ciekawe. Się czegoś nauczył. Bardzo ciekawe. Green Flow w niedzielę o 15? No to ten festiwal, z tego co czytałam na plakacie, mają tam być warsztaty wegańskie, mają być warsztaty dla dzieci, animacje dla dzieci, warsztaty taneczne. Musisz cienień to rozwałkować, troszeczkę są za grubo. Ale powiem tobie, że bardzo dobrze ci to idzie. W niedzielę będą idealne. Będą wegańskie potrawy? Będą. Super. Będziemy chodzić po trawniku i zbierać ziółka i roślinki, które się nadają do jedzenia. Możesz sobie wyobrazić? Takie cuda. Pierwszy taki festiwal w Wilnej Górze. Green Flow. Green Flow. Pełna Micha. Truskaweczki są też pyszne bez pierogów. Czyli będą i wegetariańskie, będą z truskawkami. Naprawdę warto przyjść. Warto. Super sprawa, nie mogę się doczekać. Może byśmy się wybrali? Musimy się wybrać. Brzmi bardzo ciekawie i bardzo smacznie. Wiesz co, właśnie tak jak robię te pierogi, sobie tak pomyślałam, że może przygotujemy więcej, to zaniesiemy. Bardzo dobry pomysł. Zróbmy ich więcej, żeby dla wszystkich wystarczyło. I jak smakują ci pierogi z truskawkami? Może nie z mięskiem, ale wyśmienite. Ale mam nadzieję, że na deser będzie kotlecik. Kotlecik.